Karim, co jeśli drugi przekaźnik będzie zepsuty? Pomyśl raczej, co zrobisz, jeśli zawiedziesz Raisa. Prawidłowa odpowiedź brzmi: zginiesz paskudną śmiercią. Karim, jestem przy drugiej antenie. Płot jest pod prądem. Chyba ktoś jest w środku. To pewnie Aleksiej. I pewnie też jego syn Christoph. Jak dla mnie są dość męczące. Czego kurwa chcę? Nie pozwól, by cię zatrzymali. Musisz dostać się do środka i włączyć ten nadajnik. Muszę się wspiąć na wieżę. Na jakiego wała chcesz to robić? Rais mi to zlecił. Rais? Nie wyglądasz na kogoś od niego. Jak sobie chcesz. Dam znać Raisowi, że nie chciałeś mnie przepuścić. Co? Kuźwa, nie, nic z tych rzeczy. Chcesz na górę? Ej, idź. Ja już dłużej nie mogę. Weź się, ja bez zamknięcia. W dupie mam, że ktoś słyszy. Christo, co się z tobą dzieje? Chcemy zostać wśród Żydów. Tak, komórce. Pracujemy dla nich. Jesteśmy przez to bezpieczni. Za dużo myślisz, ja tak, Christo. Zacznij używać ruchu, a sobie to pozabiję. Mam nadzieję, że warto było się wspinać. Przekaźnik jest w porządku. Oby było warto. Hej, Karim, drugi przekaźnik już podłączony. Czy wszystko działa? Słyszysz mnie? Głośno i wyraźnie. Dobra robota. Wiesz, jak wrócić, nie? No wiem.
To twoja robota, co nie? Rahim? Anteny! Brecken mi mówił. Sygnał mamy teraz mocny jak bardzo mocny. Dobra robota, ziom. Pomogłeś wszystkim, a zwłaszcza Zirowi i Kamdenowi. Teraz słyszą cię bez trzasków pierwszy raz od... No chyba w ogóle pierwszy raz. Widzimy się w wieży. Jeśli masz chwilę, to chciałbym połączyć cię z kimś, kto bardzo chce z tobą pogadać. Kto taki? Czy to Kyle Crane? A kto pyta? Mam na imię Troy. Przewodzę niewielkiej grupie ocalałych z Sektora Zero. Mówimy o sobie Żar. Sektor Zero jest kompletnie odcięty. Crane, zanim przywróciłeś łączność radiową, nie wiedzieliśmy nawet, czy ktokolwiek inny w mieście pozostał przy życiu. Chciałam tylko powiedzieć, że jesteśmy bardzo wdzięczni. Dałeś nam nadzieję. Cieszę się, że mogłem pomóc. Jeśli my moglibyśmy jakoś pomóc tobie, Crane, po prostu nam powiedz. Zadanie wykonane. Teraz tylko wrócić do Raisa i odebrać obiecaną antyzynę. Nieźle. Nie tylko zrobiłeś to, co zlecił ci Karim. Udało ci się też wrócić w jednym kawałku. Brawo. Dostanę teraz antyzynę? Wydawało ci się, że to mi wystarczy? Masz jeszcze sporo do udowodnienia. Słuchaj, naprawdę potrzebujemy leku. Daj mi go teraz, a ja wrócę i zrobię, co zechcesz. Dostaniesz antyzynę wtedy, kiedy ja powiem, ani sekundy wcześniej. Powinieneś jednak wiedzieć, że jestem rozsądny. Zrób to, o co cię proszę, a dam ci nie jedną, a dwie skrzynie antyzyny. Dobra, niech będzie. Co mam zrobić? A robota różni się trochę od zabawy z antenami. Będzie ona wymagać trochę więcej perswazji. Umiejętności narzucenia swojej woli. Tworzenia własnych zasad. To sprawia, że jesteś mężczyzną. Czy jesteś panem swojego losu, Crane? Czy też jesteś tylko czyjąś kukiełką? Wydaje mi się, że znam odpowiedź. Pogadaj z Karimem, zobaczę, czy warto tracić na ciebie czas. Ciekawe, kiedy skończy nam się jedzenie. A, przyjacielu, Rajs cię lubi. Widać to. Tak, a po czym? Bo wciąż jesteś pośród żywych. Zadanie, które mam dla ciebie, jest banalne. Musisz tylko odebrać kilka paczek z paru pobliskich osiedli. Których konkretnie? Pierwsze to warsztat Jafara. Jest na wschód stąd. Pamiętaj jednak, że nie wszyscy, z którymi będziesz rozmawiać, będą chętni do współpracy. Potrafisz chyba być przekonujący, co? Szczerze mówiąc, fakt niedotrzymania słowa przez Raisa mnie nie zdziwił. Ale GRE nie pozwoli mi zrezygnować. Do tego zwyczajnie muszę wykorzystać tę szansę na zdobycie antyzyny. Tym razem mam zbierać haracz za ochronę od okolicznych grup. Oby potem dał mi w końcu ten lek.
Tu Crane. Raportuj. Mam kolejne zadanie od Raisa, ale tym razem będzie niemiło. Kazał mi wymusić haracz od okolicznych grup ocalałych. Po prostu rób, co ci każe, żeby nie stracić kontaktu. Pamiętaj, jaka jest stawka. Te, bez odbioru. Mieliśmy chodzić od drzwi do drzwi. Karim, jestem na miejscu. Trochę ci to zajęło. Ty jesteś Jafar? A kto chce wiedzieć? To nieistotne. Ważne jest to, że przysłał mnie Raiz. A także to, że wisisz mu w orse. Nigdy cię wcześniej nie widział. Co powiesz na to, żebym połamał ci obie nogi i pobiegł przez miasto, żebyś mógł osobiście obgadać tę sprawę z Raisem? Tylko oni mają takie gówniane charaktery. Na pewno ci wszystko ładnie wyjaśni. Masz, oto moja forsa. Bierz ją. A następnym razem... Przywitam cię jak najmilszego gościa. Mi casa, su casa. Tylko nie rób mi krzywdy, dobra? Karim, to ja. Musiałem staruszka postraszyć połamaniem nóg. I zadziałało, czyż nie? Następny przystanek to osada rybacka. Kieruj się na wschód, do wejścia do tunelu. Ich przedstawiciel zawsze tam na nas czeka. Jak ci idzie? Załatwiam sprawę dla Raisa. Ma dużo władzy i ludzie się go boją. To jest kurde fakt. Słuchaj stary, czasu mamy mało. Kończy się antyzyna i wstyd przyznać, ale zaczynam się bać. Staram się jak mogę, Brecken. Wiem, wiem. Rozumiem. Chcę, żebyś wiedział, o co idzie gra. Też jestem zarażony, pamiętasz? Nie brak mi motywacji. Dobra, dobra. Mam tylko nadzieję, że szybko wrócisz do wieży.